O godzinie 8.27 Straż Pożarna w Dzierżoniowie otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu w Dzierżoniowie przy ulicy Krasickiego 31. Na miejscu zdarzenia była już policja i pogotowie ratunkowe. Wewnątrz mieszkania na pierwszym piętrze ujawniono zwłoki kobiety. Przypuszczalnie kobieta zmarła w wyniku zatrucia gazami pożarowymi, które powstały z pożaru z kuchni, z pozostawionego garnka na włączonej kuchni gazowej. Nasze działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zmierzeniu poziomu tlenku węgla we wszystkich mieszkaniach i udzieleniu wsparcia psychicznego całym mieszkańcom tego budynku. W działaniach udział brały trzy zastępy Straży Pożarnej z Dzierżoniowa.